Aż to pogadać z tym Millerkiem. Co ci zajęło tyle czasu? Tylko ty masz napęd na cztery koła. Jezu! Ja tam nawet nie chcę iść. Co za debile kupują po 20 kuponów na loterię. Naprawdę muszą marnować ci tyle czas? Boże, ale tacy wkurzają. Ja tylko chciałam gumę do rzucia. Ej, ostatni raz jak cię widziałam, to poślekałeś do samochodu. Jak robota? Zacząłem pisać raport. Pomyślałem, że będziesz zbyt wycieńczona, żeby się tym zająć. Wiesz co, Miller? Masz przepływ? Mogę ci jakoś pomóc z tym raportem? Właściwie tak. Koniecznie potrzebny będzie wstępny raport Claire. Ja tam na dół nie schodzę. Jeszcze mnie zamknie w którejś z tych szuflad i tak zostawi. Będą mi też potrzebne te twoje zdjęcia, więc jeśli możesz, to zostaw aparat na korytarzu w pojemniku na dowody. Tak, oczywiście spis do rozdziału pierwszego, co tam znowu będzie. Czyli zbierze komórki w Lora. Tak, modus operandi, dobra. FBI i Departament Policji w Chicago. Tak jak mówi Claire, muszę przestać dopuszczać do siebie liczby z Crowlerem. Mieliśmy farta, bo przed drugim mordesem przekroczył granicę stanu, więc nikt z miejscowych nie miał za bardzo wyboru i musieli nas wpuścić. A jednak tym razem zachowali się tak jak zazwyczaj, gęby na kłódkę, nikt z nikim nie chce rozmawiać, procedura to procedura, co z tego, że umierają ludzie, przynajmniej teraz ja się tym zajmę, może uda mi się go powstrzymać przed numerem 6. Byłam zaskoczona, kiedy przydzielili mi Millera, bo na miasto oczekiwałam jakiegoś frajera, ale wygląda na to, że oczywiście dali mi najlepszego człowieka, jakiego mogli. Co jest dla mnie zaskoczeniem. Nie żeby mieli już wybór, mimo wszystko jemu nie przeszkadza wykonywanie rutynowych czynności, podczas gdy ja pracuję nad profilem psychologicznym mordercy, tak? Więc wydaje mi się, że współpraca się nam układa. Dobra, dobra, super. Ale jaja, dobre, dobre. No i co? Twoje biureczko, co kochane? Chodź tu. Tak, Wiktoria ma kwestią biureczko. Uhuhu. Bo trzeba wziąć chyba. Prezent jakiś cholerny. Co tam jeszcze chcesz zobaczyć? I dobra. Pierwsza ofiara, druga, trzecia, czwarta. Dobra. To jak widziało? Dobra, wiadomo. Cześć, Wiktorio. Mówi Todd. Słyszałem o piątym morderstwie. Jutro rano chcę mieć na biurku pełny raport. Chcieć to sobie. O, już, dobra. Czyli to jest jednak szef, dobra. Zaczący pan się. Dobrze, że tak wyglądać. Gdzie by stąd? Wszystko wzięłam, co tam miło być. Kartę jakąś do pastnicy. Tak, można powiększyć. Do tyłu na niej jest hasło. Zaraz wpisać tam. O! Jedna uwodka, tylko że 583. Dobrze. No, takie, które numery jeszcze trzeba wpisać na to słowo, po prostu się otworzyło, jej.
To jest co, prezes, to ty się położył. No. Przesny, ja, prezes świąteczny. Prezes świąteczny dla taty Wiktorii. Dobra, jest. Jej, dobra, dobra. Dobra, dobra, to ja też muszę iść, tylko muszę jeszcze coś położyć. Aha, aparacik położyć. Aha, gdzie to było coś tam? Tutaj te. To pojemnik na dowody. Aha. Ten aparacik, śru. Już? Dobra. Dobra, dobra, wysadzona. Dobra, dobra. Teraz tutaj Claris. Dobra. Officer Tate. Za tej jeszcze. Agentko McPherson. Tak, oficer Tate. Agentka Esmi chce się z panią widzieć. Czeka w kostnicy. W porządku. Więc jak zniszczyliście ciało? Razem z tymi od medycyny sądowej wstawiliśmy drabinę. Tam, gdzie zawaliły się schody. Aha. Mam nadzieję, że nikomu nic się nie stało. Nie, ale wiem, o co chodzi. To miejsce było równie stabilne jak lemingi na krawędzi. Aha. Może pogadamy z nim? Bądź. Później nie wiem. No, chcesz pogadać, to chodź. Ojej. No, zawsze chwilę. Tak, tak, nie. Tak, nie, nie. Tak, tak, nie, nie. Co chwilę, tak, tak, co nie, co chwilę. No, co? No, dawaj z tym. Ta zasrana pogoda cholernie mnie dołuje. Muszę zebrać trochę energii, zanim tam wrócę. Wciąż na patrolu? Zajebiście, nie? No nie, nie życzę wytrwałości. Zajebiście, nie? To chce pan napić moje bieszkawy. No dobra, na roz jeszcze. No, słabo. Wodka trzeba wpisać. Wodka i się otworzy. Cudowne przejście na to. O Jezus, no. Mieszka. Szalej na jej. B1 chyba. Piechowito. Dobra. B1. B. Nie, B1. Kurde, B2. O jest, tej kostnicy całej, ale... Kostnicy to jest B2, dobra, nie. Ciary kostnica. Kostnica ciaria, cholera. Mogę sobie wyjść? Nie, jeszcze go. Niestety, chyba tak nie ma co być. O tu. Tam. O, piękna kosmica. No. Tak sobie mogę zobaczyć obraz kosmicy. Dobra. Więcej dobra. Dobra, dobra, stąd. Klęcy. Dobra, przejdę tam przejść. Karta na jakim przyjdzie wyłożyć. O Jezu, jest ta karta. No. Jej! Tak, zajebiście.
Dobra, jedziemy do Kralis teraz. Chciałbym wygłosić i nie wiem. Coś to. Ojej. Filmik, nagadka z filmika. Nie, coś to. Nie, to będzie. Dobra. Nagestyka, co? No i co to muszę zrobić? O Jezus. No co to? Ustnica, Clarice, tutaj co? To prawdopodobnie raport Claire, ale wolę usłyszeć, co ma do powiedzenia, zanim go wezmę. No. No co to masz? O Jezu, latasz. Hej Claire, uporałaś się już ze wstępnymi testami? Właściwie to jeszcze nie wiem, ale mam już wystarczająco dużo, żeby cię wtajemniczyć, czy na nasz czas. Dla ciebie? Zawsze. Dobra, no to słuchaj. Ofiara miała wysoki poziom stężenia alkoholu we krwi. Ponadto znalazłam ślady wyrochotinolu, znanego także jako pigułka gwałtu. To wyjaśnia, dlaczego ofiara się nie broniła. Wszystko zaczęło się pierwszej policzce. Sądzę. On się głównie skupia na topieniu ofiar. Ta faza napaści jest chyba dla niego kluczowa. W tym całym dziurawieniu nożem chodzi już o coś innego. Coś czuję, że gdybyśmy wiedzieli o co, to zaraz byśmy dorwali Knoja. Poza tym zakrył twarz czwartej ofierze i teraz również tej. To ewidentnie wskazuje na to, że znał obydwie dziewczyny. Proszę Klara, żeby porównał dane dotyczące obydwu ofiar. A ty? Znalazłeś coś ciekawego? Owszem, mam ślad, który nie należy do ofiary. Bardzo ładnie. Porównałaś go ze śladami, które znalazłeś przy czwartej ofierze? Nie, jeszcze nie, ale dam ci znać, jeśli mi się uda je wyrównać. To w końcu tylko częściowe odciski. A co z tym, co znalazłam? Było tam coś ważnego? Wiemy, że morderca jest brunetem. Zakładając, że to on podniósł ten płaszcz na kołdrę. Równie dobrze mógł pozostawić jakiś ciemny, ale to bez znaczenia. Weźmiemy włosy do analiz DNA, to może być jakiś dowód. Posłałam włókna do laboratorium FBI, żeby zobaczyli, czy nie ma w nich czegoś niezwykłego. Chciałam cię zapytać, dzwoniłaś do niej? Nie rozumiem. A, nie, nie dzwoniłam. Nie mogłam zdobyć się na obrady. Możemy o tym teraz nie rozmawiać? Jasne, ale obiecaj mi, że do niej zadzwonisz. Dobrze, dobrze, obiecuję. Okej, skarbie, zmywam się. Nie zapomnij raportu, który tak prześlicznie wykaligrafowałam. Leży na stole. Na stole. Na kolei.
Mogłabym sprawdzić, czy mam do krwi jakieś lojalny. Boże, jestem tu